Wrocław. Strażnica do wszystkich sekcji, jest MD-11, wyłączył jeden silnik. Strażnica do wszystkich sekcji, na pokładzie materiały niebezpieczne. Po wylądowaniu, zaraz po zjechaniu z drogi startowej, ukazał się z tego wyłączonego silnika dym, następnie ogień. Wieża strażak 12, z tyłu samolotu, z górnego silnika ogień się wydobywa. Taki pożar jest niebezpieczny, ponieważ na pokładzie znajduje się kilkadziesiąt ton paliwa. Strzał w dziesiątkę. Dobra, Bogdan, ja na kadłub daję, także wy na silnik. Rysiek, macie już pana? Tak, ja mam pana, Rysiek, daj, tutaj z tyłu jestem. Marku, a chyba przydałaby się tutaj karetka, bo ten pan jest strasznie awanturny i jest w tej chwili obezwładniony na płycie lotniska, więc daj karetkę. Dopilnuj tego, żeby cały czas była eskorta którejś ze służb siłowych, żeby nie doszło do sytuacji niebezpiecznej w ambulatorium. Halo, co tam się wydarzyło? Embraer po starcie zawraca dym w kabinie. Zadymienie. Ile osób na pokładzie? 96 paksów, 6,5 tony paliwa na pokładzie. Dla wszystkich zainteresowanych, lądujący awaryjnie w tej chwili pierwszy na prostej. Weź radia, przełącz na kar. Karol, przygotuj zestaw triażowy. Opuszczamy ambulatorium. Po przeprowadzonym triażu medycznym jedna osoba potrzebowała dalszej obserwacji w ambulatorium. Myślę, że była to reakcja sytuacyjna związana ze stresem związanym z awaryjnym lądowaniem. Dobrze, to zabieramy się wszyscy stąd. Wyłączamy te kamerki. Proszę jak najszybciej opuścić tą strefę. Dokąd ewakuujemy? Jakby właśnie cały apel. Ewakuujemy całą halę. Mamy ewakuację, zapraszam wszystkich Państwa do strefy CDR. Mamy ewakuację, zapraszam wszystkich w tamtą stronę do strefy CDR. Proszę Pana, zapraszam w tamtą stronę, mamy ewakuację. Ewakuację zabezpiecza wiele służb. Policja, Straż Graniczna i pogotowie. Tutaj widzimy dwa pakiety, obsypane jakąś widoczną przyprawą, która ma zmylić pracę psa. Wydaje nam się po konsystencji substancji, którą wykryliśmy, że może być to heroina. Widać, że jest to narkotyk o bardzo dużym stężeniu, ponieważ automatycznie praktycznie z zielonego koloru przechodzi w ciemną, zgniłą zieleń, a zaraz będzie nawet czarny. Osoba została zatrzymana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. W dniu jutrzejszym prokurator będzie przedstawiał podejrzanemu zarzut. Za taki przemyt grozi od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.